Dzień dobry, witam pięknie w 57. odcinku Ogrodowych Czytań Czwartkowych. Czytam społecznie z inspiracji Teatru Rampa przy pomocy i we współpracy przyjaciół ze Stowarzyszenia Inicjatyw Inspiracji Esce. Czytam, drodzy Państwo, z serca Mazowsza ze Skierd w gminie Jabłonna. Kłaniam się Wam nisko. Pogoda mnie niestety nie rozpieszcza. Tym razem leje, wiatru co prawda nie ma, ale zmuszony jestem nagrać pod dachem. Przepraszam, że w ubiegłym tygodniu nie było odcinka, ale sprawy zawodowe mi uniemożliwiły nagranie go we czwartek i emisję. Pewne informacje o tomiku znajdą się wewnątrz filmu, więc serdecznie zapraszam. Znajdą się również informacje o promocji kultury polskiej na świecie, więc posłuchajcie. A my zaczynamy. Krystyna Bandera przysłała wiersz Blikowanie. To było wczoraj, tuż po 16. Wrócę za chwilę, stwierdziłam. Wyszłam. Pozostał fotel, stolik, kieliszek, statyw na baczność i głucha cisza. Czekałeś, wierząc, że zaraz wrócę. Za drzwiami na oścież stała futryna i chociaż wino ci blikowało, nie drgnąłeś nawet. Chwila to chwila. Noc przeminęła. Ustawiasz światło, patrzysz, jak statyw prostuje nogi, od nowa fotel, wino, kieliszek, obiektyw, oko, wszystko gotowe. Tylko mnie nie ma. Zegar śpi w kącie. Na nici porządnej pająk się huśta. Zniknęłam z kadru chyba na dobre, choć wyszłam tylko poprawić usta. Dziękuję Pani Krystyno, dziękuję pięknie. To był 807 wiersz w naszym ogrodzie. I trochę na temat wiersz Podmiot Liryczny Urszuli Kalecińskiej-Kucik. Spróbowałem stworzyć taki rodzaj programu z tych wybranych losowo przecież wierszy. Odkąd nie ma cię, taki jest tytuł. A nie, przepraszam, Podmiot Liryczny jest tytuł. Pani Urszulo, bardzo przepraszam. Podmiot Liryczny. Odkąd nie ma cię w żadnej warstwie mojego wiersza, nawet nie błąkasz się na skraju pojedynczego słowa, metafory, wierne ci jak pies, trwają w strajku głodowym. Bezsilna patrzę, jak nikną w oczach. A przecież to nie moja wina, że sam je opuściłeś. Stopniowo, powoli i z planem. Czasem mi się wydaje, że jeszcze gdzieś jesteś, bo zostawiłeś ślady linii papilarnych, jak na miejscu przestępstwa złodziej. Ale to za mało dla moich przenośni. Głupie myślą, że będę cię prosić, byś wrócił do nich i wiersz. Ale przecież to bez sensu, bo obrażona puenta straciła siłę wyrazu i uparcie milczy. Jutro dam ogłoszenie. Poszukiwany nowy, nieużywany podmiot liryczny. Iluż to poetów szukało tego swojego podmiotu lirycznego, który nagle wyszedł i nie wrócił. Michał Niezgórski, taki oto wiersz. Działo się, kiedy zawyżałem swój wzrost w osobiściaku i jakoś to było. Kiedy tubylczo na plaży groziłem solonym paluszkiem wachlarzom mew śmieszek. Jakoś to nieskończenie, jak świat. Skończenie, jak ilość parawanów na oślepiającej wyprzedaży. Było, jest. I krzesełko turystyczne na słonia też poproszę, póki sięgam. Działo się. Tak, Panie Michale, ja pamiętam te czasy. Dziękuję bardzo. I Pani Paulina Czabańska. Pamiętacie, jak szukaliśmy pod liryczne i było ogłoszenie, Pani Paulina napisała CV. Kazano mi napisać CV, więc napisałam. Urodzona 31 grudnia 1980 roku we Wrocławiu, tak mówią. Ukończone różne szkoły, podane poniżej. I mam na to papiery. Znam język komunikacji międzyludzkiej, sprawdzone. Jestem skromna, więc osiągnięciami i zaletami nie będę się chwalić. Mam kilka wad i popełniłam trochę błędów,
ale nie będę o nich pisać, bo to CV, a nie rachunek sumienia. Nie liczę więc na pokutę, ale na to, że mnie przyjmiecie. I mam tylko nadzieję, że praca u was nie będzie karą za moje grzechy. No, mam nadzieję, pani Paulino, że dostała się pani tam, gdzie aplikowała. Niezwykłe CV. Drodzy moi, pierwsza informacja dla autorów z tomiku Od wschodu do zachodu. Wydawnictwo Świat Książki chce ukończyć pracę i wydać tomik jeszcze w czerwcu. Trzymajmy kciuki. Kolejna ponad 3900 zł zostało przekazane na opłacenie dwóch kuchni dla dzieci autystycznych, głuchych i niesłyszących w ośrodku specjalnym w szkole w Otwocku. Specjalny dokument potwierdzający tę wpłatę z was i przejęcie pieniędzy będzie zamieszczony już wkrótce. Cóż, czekam na resztę wpłat od ludzi wybranych do tego tomiku. To są pieniądze na koperty, znaczki, wysłanie do was darmowego przecież egzemplarza, który jest znacznie droższy będzie niż te 25 zł, o które proszę. Czytamy dalej. Kolejne wiersze inne, stąd ta cezura. Dorota Lewandowska z Wielkiej Brytanii. Taki oto wiersz. Bądź moim cieniem. Chodź i dłoni mej dotknij. Tak pragnę twego dotyku. Szepnij kilka słów słodkich. Niech brzmią mi w duszy muzyką. Otul mnie wiatru powiewem. Ogrzej mnie słońca promieniem. Bądź w mojej duszy śpiewem. Bądź zawsze już moim cieniem. I takie będą te następne wiersze. Posłuchajcie. Danuta Chyła, Makowa miłość. Jakże na temat. Byłeś mi latem delikatnym makiem, pogodny, romantyczny. Kołysałeś błękitem oczu, łanami zbóż, ciszą i śpiewem podlaskiej wioski. Jesteś tęsknotą za makową miłością. Zapomniałam, że maki to kwiaty jednoroczne. Otóż nie do końca. Są maki, które są bylinami i wierzę, że ta miłość wróci do Danuty. Sadźmy kwiaty, które są bylinami, kwiaty wieloletnie. Taki jest miły. Agnieszka Setla. Dawno pani Agnieszko nie gościła pani w ogrodzie, a to proszę. Wiersz bez tytułu. Chcę przestać być ścianą, od której odbijają się słowa jak gumowe piłki. Patrzysz na mnie wzrokiem, który chciałabym posmakować. Rzucasz we mnie słowami, które chciałabym założyć, aby pokazać ci, że liczę się ze wszystkim. A ja zamiast słowami mogę podzielić się z tobą powietrzem. Ale boję się usłyszeć, że tobie to nie wystarczy. Ależ moc emocji tutaj jest. Chcę przestać być ścianą. Chcę przestać być ścianą. Dziękuję pani Agnieszko. I pani Justyna Markiewicz, wiersz bez tytułu. Marzanno, spotkałem cię przypadkiem, ale przypadków nie ma ponoć. Musnąłem cię przypadkiem, ukradkiem, zimną dłonią. Pamiętasz? To był grudzień. Do dziś żyję w łudzie, że może się zdarzyłaś. Ty, zima, tamta chwila. Że nadal mnie pamiętasz, Marzanno. Miałaś być w niebo wzięta, a tylko spojrzałaś na mnie i westchnęłaś. Marzanno, powtarzam twoje imię, licząc pierwiosnki na grządce. Dlaczego być musiało tak bardzo nie po drodze nam? Dlaczego jestem sam? Dlaczego patrzę na niebo, na to, jak słońce świeci? Dla mnie już tylko czerwio. Marzannę topią dzieci. Nie chciałaś zostać ze mną. Prawda, że trudny wiersz? Drodzy moi, na Kreatorzy Kultury, Facebook Kreatorzy Kultury, ja promuję tę stronę. Zapowiedziana jest kolejny wernisaż w internetowej Galerii Dziesiątka. To projekt we współpracy z Fundacją Humanum Est. Tym razem zobaczymy pracę polskiej malarki z Grecji, Heleny Zadrejko. Postrzeganie piękna to tytuł wernisażu. Wśród tych, którzy polubią stronę i zamieszczą komentarz, rozlosujemy płytę
Aresa Hadzi Nikolaou. No ja myślę, że wszyscy poeci znają Aresa. To fantastyczny poeta, ale również muzyk. I ta płyta, oj, dobrze, dobrze. Ta płyta będzie wylosowana dla tych, którzy zamieszczą komentarz pod wernisażem pani Heleny. Do poniedziałku, drodzy moi, możecie jeszcze komentować pracę Dawida Wojtalewicza, który ma swoją wystawę, artysta z Belgii. Tutaj nagrodą jest płyta Jacksons, kwartetu Janka Sokłosy. Znakomita muzyka w znakomitym wykonaniu. Jackson symfoniczny. I wracamy do wierszy. Kolejne o innym charakterze, stąd ta moja cezura. Maria Pawłowska, stawanie się. Księżyc spłynął między drzewa i zawiesił serce na gałęzi. Obserwuję roztańczone ćmy. Jedna po drugiej odchodzą w płomienie. Każda matka zabiera zapałkę dziecku. Przełykam wszędobylski kurz drogi, na której zostawiłam swoje znaki. Żubry, jelenie z prehistorycznych jaskiń. Muszę jeszcze przetoczyć kamienie przez rumowiska. Tam prawdy krzyczą milczeniem w niemedialnym już kurzu. Rozsuwam gruz, ranię palce o ostre krawędzie i czuję krew rozszarpanej gazeli. Coś ci powiem. Jeśli masz duszę choć pół człowieka, drugie pół ma szans. Piękna puenta, pani Mario. Bardzo dziękuję. Stawanie się. Jeśli choć masz duszę pół człowieka, drugie pół ma szans. Dziękuję bardzo. Adam Zeller, wiersz bez tytułu. Dwa światy płyną w deltach mojego przebudzenia. Mieszają się z pokorą ich nurty. Okrywają moje oczy mgłą. Nie zazdroszczę dzieciom ich wigoru. Zazdrość moja uległa zmęczeniu. Śpi. Nie ma w niej ani krzty rozkoszy, radości, widoku przemijania. Nie zazdroszczę starcom mądrości doświadczeń. Im dalej w życie, tym coraz bliżej snu, coraz mniej niepewności. Pochylone głowy. Drogi spopielałe i mosty. I słowa coraz pełniejsze. Moja wina, moja wina. I czyjś głos z opuszczonego lasu. Czasami wątpię, ale potem wierzę jeszcze głębiej. Dwa światy. Dziękuję. Panie Adamie, za ten wiersz. Jarek Tomszak. I dotyk. Dotyk anioła paraliżuje załamania skóry, które drzemały i marzyły o innym świecie. Anioł z głową w chmurach nie zwraca uwagi na sny. Siada na chwilę i siedzi do jutra. Nic nie mówi, bo wie, że jutro jest na zawsze. A, piękny obraz mi się tutaj namalował, panie Jarosławie. Dziękuję bardzo. I piękne wiersze, kolejne, Eliza Segiet i Fasada. Wczoraj spotkała się z przeszłością. Miała nadzieję, że ona odeszła w niepamięć. Teraz wie, że nie milknie. Wciąż wabią tamte dni. Na krótkiej, jednokierunkowej, jak życie ulicy, chciała zobaczyć stary dom z namalowanym na murze śladem jej miłości. Ktoś remontował fasadę. Zamalował napisy i z wysokości krzyczał: nie martw się, będzie dobrze. Takie same słowa już wcześniej słyszała, tylko ten głos brzmiał inaczej. Nie martw się, będzie dobrze. Na ścianie kamienicy bez przyszłości zniknął już ślad czasu. Na krótkiej, jednokierunkowej, jak życie ulicy, można zamalować słowa, ale nie ma farb do wymazania pamięci. Piękny wiersz. Bardzo dziękuję, pani Elizo. I bardzo dobrze, że takich farb nie ma. Urszula Gierszon. Bella. Z cyklu pejzaże jeszcze jednej ojczyzny. W antyk się zanurza. Powoli wysuwa stopę w stronę mozaiki. Dotyka starych kamieni. Gładzi je miękko jak ciało kochanka. Stąpam po twoich śladach, szepcze. Boski Aleksandrze, synu słońca. Czuję głęboko,
prawie boleśnie przestrzeń pomiędzy sobą dzisiaj, a nim wtedy. Upalny dzień przygniótł, pomarszczył barwy. W rozedrganym powietrzu nie było woni. Jakby ktoś przykrył zakurzoną taflą szkła kolejną warstwę czasu. A ona, teraz stłuczona, odsłania fragmenty nieznanego świata, zapisane w kamieniach Pelli śmiech, krew, łzy. Widzi napełnione słońcem i wodą ciała, atrium nasycone ich krokami i jońskie kolumny ciepłe od śladów wielu dłoni. Na chłodnym dywanie mozaiki tańczy pijany Aleksander. Ranny, kamienny jeleń smutnie patrzy rubinowym okiem. Odchodzący leniwie dzień budzi w niej tęsknotę, żal przemijania, ubudę trwania. A. Piękny obraz antyku, dziękuję wielkie. I trochę o takich dziwnych światach Arkadiusz Lelek. Tytuł mówi o wierszu, niepoznany świat. Poznajmy go wspólnie. Świat oczom i wszystkim niedostępny. Świat objęty ramieniem słońca. Czas i data nie znają końca. Ruchy kosy nie ma tutaj ostrza swego. Tu zgiełk niesłyszalny w najcichszej ciszy. Wiosna to pani brzmiąca w sadzie roju. Nie zaznasz Syzyfa ani pracy znoju. Porośnięte puszcze pełne obrazów raju. Tam pod lipą miłość sobie przysięgają. Tron tu jest pusty, bez dużego wymiaru. Każda istota równa wobec praw natury, w tymże świata skraju. Gdy jasność powstaje, a wieczorem w morzu brodzi, tak życie mija, a fortuna nie ucieka. Wysłana bursztynem, złotem i szmaragdem, niebo przeplatane tysiącem barw natury, mieszających puszystość i błękit fali morskiej. Wody tu leniwe, płaskie i w wyrazie pokryte kształtem. A to jeszcze nic nie odkryte. Gdzie takie światy są, panie Arkadiuszu? Niepoznane, nieodkryte. Ach, i niepodeptane, i niezniszczone. Drodzy moi, do 27 maja, do 21 trwa plebiscyt na osobowość roku 2020 w kategorii kultura. Zostałem nominowany za ogrody właśnie, za galerię dziesiątka, za społeczną pracę na rzecz promocji kultury Polski. Jeżeli na finiszu możecie wesprzeć mnie, wysyłając kolejnego SMS-a o treści mzk.138 na numer 72355, będę Wam wdzięczny. Można bowiem wysłać więcej niż jeden SMS, a koniec plebiscytu czasami potrafi przynieść niemiłe niespodzianki, stąd moja prośba. Bądźcie ze mną do końca, do 27 maja, do 21. Wesprzyjcie mnie, bardzo serdecznie o to proszę. I drodzy moi, wiersz numer 821, ostatni w tej serii. Marcin Redkowiak i jego podatność. Posłuchajcie. Byłem więcej. Jestem mniej. Wstanie milcz, Odyseuszu. Śnie. Zbyt płytko, by odpłynąć. Gwałciciele starych uszu odgrywają pantominy. Byłem sobą. Jestem kimś. Sny rozchadza krok za krokiem. W męskości wzorowo nijakim. A Odys przemyka bokiem. Bodajże do swej i taki. Byłem więcej, jestem mniej. Oby nie, panie Marcinie. Drodzy moi, to ostatni, 821 wiersz, 57 odcinku. Dziękuję za waszą obecność, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Drodzy moi, razem do 1000 wierszy. Wierzę, że to się może udać już za tydzień, 58 odcinek Ogrodowych Czytań Czwartkowych. Dziękuję pięknie i do zobaczenia za tydzień.